чи то добренький, то щось на греблях не сіє? Чи то може скільки, може 60? А будеш там на 70? Ні. Колись лічили на просто 70, а як йде, ти Thank you.
хотів до чого. Zabij uczennikom Twoim sławą Twoją, jako że może taku. Zawości jajet i nam grzecznym świetłej prysnosłusznej. Moich Pani
Маруся! Что? Ездила на спотканье пельгримки, и уж там при цементажу иду. Тут около нашего цементажа? Так, тут его. Так, але дуже особ. Дуже? 70 особ иди. А батюшко дуже? Ну, там не зауважили, бо за дуже тих людей, то, я думаю, справа. Иди, ти около 10 иди, батюшок. Питали мне хлопцы, чи стодоли пан ма? Було ноцлик. Я мовлю, що і мешкань старший, бо це до стодоли їсть. Ну, да. То що, поїдеш виглядати, так? Ну, пойду, побачу, чи далеко вони там. Ну, то йди побачу. Пойду. Олюшка, то ти зараз день добрий. Братья и сестры паломники, слава Иисусу Христу! Слава! Сердечно от имени всех прихожан нашей Чижовской церкви приветствую бывающих для отдыха, а направляющихся на день преображения на Святую Гору Граберку. Евангелия, что вы идете во имя Господне. Ну, там Марек ішли. Сім'я ти зробила соку? Ну так, воно все. А як? Із соколки. Ті діти. Ну, є стурало пшеншли. Перший день збірку стали соколки через Іроблани і самоврот. Ну, самоврот Іроблани до того до Конінок 31. Посваємо. To przez Wasilku szliście? Nie, przez Wasilku to na Białce byśmy wyszli. Aha. To w dół trzeba by było iść, tam byśmy szli tutaj po granicę. Koło Nagródek, Kołowy, na Wąwolę, na... Pierwszy dzień to do Grynek, 30.
Później z Kniennek do Ogródka 30. Później z Ogródka do Narwy, czyli Falowo, Nową Wolę 28. I pomidory, śmietany, czy ty z tym? Czyli poniedziałek, wtorek, środa, czwartek. Czwarty dzień. Ostapczyki i lód. Wszędzie zaraz sobie na moje miejsce. Dać jeszcze troszkę? Nie. Bierę te dziewczynięta, bułki, bierę te, masło, szmarujcie. Babcia, jeszcze? Ania i Lena. Dziewczynkę tam, lepiej. No już, dziewczynka pojadła, podziękuj i lepiej.
lato dawna, żupę modry i ochotny stary. On nieraz nawalił, ręce stanu twierdził, sława Bogu za skok i za radość. Sława Bogu za wszo, sława Bogu za wszo, sława Bogu za skok i za radość. Jeśli kto to ci wie, kto to grubo skazał, przyjmij pochód i wyjąć syłca. Zajął tego mój duch, Pana Boże, ja tu, zajmij na nas i na nam i ręca. Sława Bogu za wsio, sława Bogu za wsio, sława Bogu za skok i za radość. Oh,
74 od trzech połowników za miłe słowa, które mi usłyszeli z waszych ust. A ja sobie otrzymać ostatni raz, że Gospodź podolił jeszcze mnie gdzieś w mieście z połownikami być woźle tego chrama i w tej gierewni, bo to że ja niejednokrotnie gdzieś bywał, gdzieś się Cytylgini, Pańko, mój przyjaciel, хороший, всегда приглашал, и я его волю исполнял. И сегодня мысленно я с ним нахожусь и о нем думаю.
duchowników, od wszystkich duchownych, które idą w mieście, i pójść Gospodź, podaszła zdrowie, dobrodziejstwie i błogopółcie. Się wdzięczna prosiła. Drogi polonniki, wiedzi z tym, kto w cerkwi gdzieś służy w towarzystwie na liturgia, zachodzić nie budziem. Każdy prochodzia wozny cerkwi, przekreślicie i pomolicie pro siebie, bo to mówi, to nie da się rywać Bożeszczyny liturgii. Думаю, что все вы это хорошо понимаете. Один батюшка вышел на встречу, а другой служит божественной литургии. Уже выйдет к обжимке, но ради то для себя. Ради то на сгорение. Например, wolę pójść na balsa, czy coś w tym rodzaju. Może i nie być dobry, może i nie pewnie nie bardzo, bo to na was nie trzeba robić. Bo raz do roku zdarza się taka okazja właśnie, żeby poświęcić się mocniej. W ogóle to, co teraz się dzieje na świecie przecież. I nie, co się dzieje na świecie, to jest wielkie koszenie diabła. Mi się tak wydaje przynajmniej. Ludzie mają dużo rozpusty w ogóle. Nawet jak to mogę określić, że mają minutę. Jest dużo grzechu. Dlaczego jest dużo grzechu? Ludzie oglądają filmy takie zakazane. To jest pusta. Mało kiedy jest właśnie nastawienie takiego kogo. Mnie osobiście też się zdarza grzech to kiedy, ale jest nieco bardziej szczęśliwa. Mało kiedy właśnie jestem nastawiona, bo czuję po prostu Boga. Jak sobie wyobrażam Boga. To jest taka postać, kiedy na przykład się modlę. To jest taka postać, która stoi właśnie z tej strony. To jest taki kontur jakby zarysowany. To jest w ogóle poświęcenie dla Boga, bo tak jak mówię, zdarza się to raz do roku, prawda? Takie święte miejsce odwiedzić. Dla mnie najważniejsze to jest zbawienie. Bo to wszystko, co jest na ziemi, to nie jest ważne praktycznie, no bo człowiek wszystko zostaje, prawda? I umiera. Albo po co się podobać ludziom, jak lepiej Bogu właśnie, poświęcić się w rzeczy i trochę, na przykład nie oglądać telewizji. Takie, zaczynać od najprostszych rzeczy.
dobrze być prawosławną i na przykład jeśli mogę wchodzę do kościoła, to jest tak katolickiego kościoła, to jest to takie, nie to, że ja psychicznie się już nastawiłam, ale takie, odczuwam takie jakby zimno. Nie chcę zrobić zimno właśnie, takie cerki to jest co innego, ciepło. Своєму питай за сиренди. Я тому, що ми встроїмося. Тому що Господь дав добре здоров'я. Ми не йдемо, для того, що воно нам ще подоба. Посвятилися ми, офіарувалися. Просто офіара. За свої родини, що Пан Бог нам дав здоров'я, щоб нам ще уложило в житті попросту. Для того йдемо цілий час. І йдемо попросту, так як Пан Бог приказав, стараємося попросту. Всі. Bo każdy jakiś ma w domu, prawda, czy choroby, czy jakieś w ogóle... Ja to poślałam z krzyżem. I każdy bierze jakiś krzyżyk. Ja mam swój krzyż. No. Tu na górę. Po drodze nawet jeszcze... Wierzę, że Pan Bóg odwróci moje życie. Tak. Naprawdę mi się może polepszyć. Żeby to najlepsze nam było. Z tym nic tam z takim... Nie wymagamy żadnych warunków po prostu. Nawet tak. W cerkwi możemy nocować, gdzie popadnie, gdyby ludzie nie zaprosili. Tak się ofiarowaliśmy. Ale ludzie bardzo chętnie. I tak idziemy. Wszystkie nasze stresy, które nas ludzie streczali. To było takie samo. Ze ślezami, to samo, takie dla duszy natchnienie po prostu. Gospodź Bóg nam dopomógł. Swojej pomocy my doszli. Wolę, gdzie my zadumali, doszli błogopomocznie. Благодарили Господу Богу за эту доброту, за помощь. И мы плакали и тешились, а слезы были радости. И здесь? Здесь. Так, как и нас спотыкают, мы спотыкаемся, они нас принимают, мы им благодарим. Рано опять молимся, опять плачем, снова слезы радости, как говорила первый раз. И так, от церкви до церкви, путешествие до путешествия, это одно, то другий, третий день, четвертый день, на место. А тут прошли вокруг храма, смотрим в гору, храм стоит, хотя сыровый стали, але очень душа радуется. В прошлом году пришли столько осмаленные, опаленные, забивались слезами, а в этом году немного радости больше. Складаем кто что может, попало гроши. To tylko na komu stać, aby to jeszcze zdjęć kryszu, okna, żeby mogli modlić się, a my na prośbę, jak będziemy mogli, spokój będzie, błogopolucznie. Gospodź da siłę i zdrowie, a opiat na prośbę rok wybierałem coś z nami. Оно очень мне дало, очень много дало. Во-первых, я сам исповедовал некоторых девушек, которые, юношей, которые идут в паломничество, и для себя сделал выводы как пастырь, потому что действительно очень много благочестивой молодежи воцерковленной. Вот, и когда люди видят вот этот вот огромный, целый на километр растянувшийся колонну молодежи, очень многие, конечно, плачут, и самому даже хочется нам плакать, потому что у нас все это возможно, тоже могло бы это быть, но долгие годы воинствующего коммунизма, конечно, атеизма, они сделали свое дело, и молодежь, с молодежью нужно гораздо больше работать, чем у вас. Мы сейчас начинаем с детей. Дети еще не потерянное поколение, а молодежь во многом, к сожалению, потерянное поколение. Во многом. И очень немногие из них, они прорываются через эту толщу цинизма, неверия, греха и приходит в церковь. И для меня, конечно, очень важно было увидеть вот это паломничество, как многие девушки, я не знаю, какие они настоящие в жизни,
как они себя ведут. Но хочется верить, что все это искренне, все это имеет плоды. Будет иметь плод. Человек будет все-таки вырастет настоящим христианином. И вот это паломничество, даже если кто несколько раз был, это так просто не будет. В детской воскресной школе это возможно, что ребенок вырастет и забудет эту Библию цветными картинками, раскраски цветные. Все это он может забыть и отказаться от этого. Но юноша или девушка, которая идет в паломничество, этого она уже не забудет и от этого не откажется.